Wiosną 2012 roku zostaliśmy poproszeni o zakomunikowanie nowej linii posiłków i deserów dla dzieci Gerber Kuchnia Polska, opartych na tradycyjnych polskich smakach. Naszym głównym celem było wyróżnienie się na tle konkurencji, ale przede wszystkim zależało nam na zaangażowaniu i interakcji użytkowniczek z marką. Ale jak wykorzystać potencjał internetu inaczej niż konkurencja do zaprezentowania nowej gamy produktów? Postanowiliśmy stworzyć unikalny świat marki Gerber Kuchnia Polska. Na czym zbudowaliśmy nasz świat? Na skojarzeniach związanych z kuchnią polską. A wszystko zaczęło się od kredensu. I tak, na podstronie gerber.pl powstał wyjątkowy, interaktywny świat Gerber Kuchnia Polska, który angażował mamy w odkrywanie wielu zaskakujących aplikacji. Informacje o poszczególnych smakach użytkowniczki mogły znaleźć w kredensie na półce, gdzie produkty same o sobie opowiadały. To my! Smakowite jarzynki z cielęcinką! Nasz wyjątkowy smak zawdzięczamy połączonym siłą marchewki, pietruszki i ziemniaczków. Za drzwiczkami szafki ukryliśmy śpiewające słoiki, które podbiły serca publiczności na YouTubie. Przygotowaliśmy też kilka uroczych bajek inspirowanych smakami produktów. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, żył sobie królewicz Krupniczek. Mamy chętnie ściągały ze strony specjalnie skomponowaną melodyjkę klik. I aktywnie uczestniczyły w konkursie Stwórz własny produkt Gerber. Dodatkowo użytkowniczki mogły pobrać tapety na pulpit i dzwonek na telefon oraz spersonalizować stronę poprzez wgranie zdjęcia swojego dziecka. Unikalna strona Gerber Kuchnia Polska idealnie wpisywała się w inne działania prowadzone przez markę Gerber. Przekierowywała użytkowniczki do powiązanych stron i zakładek, dostarczając bardziej szczegółowych informacji na temat marki Gerber. Jak użytkowniczki docierały do naszej strony? Poprzez banery na stronach parentingowych, na stronie gerber.pl oraz Facebook. W ciągu jednego miesiąca świat marki Gerber Kuchnia Polska odwiedziło ponad 32 tysiące osób. Filmy zostały obejrzane prawie 450 tysięcy razy. W konkursie przesłano 1230 nowych przepisów. Dziękujemy!